up like I built this town. Steps so light, I barely touch the ground. Everybody wants to know how. Brick by brick, I put them in the ground. This is what I live for. No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, The Forest, kolejny odcinek, no, niby w ostatnim odcinku był finał, a jednak, moi drodzy, żeby nie powiedzieć moi kochani, mianowicie była ankieta pod ostatnim odcinkiem odnośnie The Foresta, tak, doskonale sobie zdajecie z tego sprawę, empty, jeżeli nie, no to trudno. To oznacza, że de facto nie słuchacie tego, co do was mówię. A szkoda, bo czasem naprawdę mówię jakieś istotniejsze rzeczy dla was. Albo inaczej, no przynajmniej w moim odczuciu powinny takie być, że istotniejsze dla was. Czekaj, tam jest, tak, tam jest moja baza. No i do czego zmierzam? Miałem do wyboru, dałem wam do wyboru dalszą część, dalsze losy serii The Forest. No i mieliście do wyboru, albo anulujemy w ogóle The Forest i już nie gramy tutaj więcej, albo to mi się przyda, ale i tak nie mogę w sumie ładować nic, albo druga opcja, jeden odcinek The Forest i jeden odcinek zmieńmy sobie na super, nie chcę tego, chcę to, żebyście więcej widzieli. O tak, zdecydowanie. No, jeden odcinek Subnautiki i jeden odcinek The Foresta w tygodniu. Ewentualnie dwa odcinki Subnautiki właśnie zamiast The Foresta. No i co wybraliście? No, na chwilę obecną zagłosowało 66 osób. Oczywiście ja już nie biorę pod uwagę tych wyników ankiety. Jeżeli one się zwiększą bądź zmniejszą, te 66 osób zadecydowało, że... Teraz tak muszę chwilę sobie postać, żeby was, wiesz, w taką niecierpliwość prowadzić, taki stan, w którym będziecie zastanawiać się, co dalej. No, gramy dalej. Gramy dalej. Gramy dalej, aczkolwiek z małym takim ale. Z małym ale. Dlaczego? Dlatego, że... Pójdziemy teraz sobie, ja jedną rzecz chcę zobaczyć tutaj w tym domku, tak, chociaż wy pewnie sobie doskonale zdajecie sprawę, jak ten domek od środka wygląda, bo pod ostatnim filmem też był safe. No co jest, och, właśnie o to chodzi. Wy sobie zdajecie sprawę, bo pod ostatnim filmem był link do save'u tego aktualnego na dzień, w którym po prostu zwyczajnie szedłem zakończyć fabułę. No ale dobra, wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Inwentarz. Katana. Katana, której damage jest po prostu dramatyczny. Popatrzcie, damage przed patchem. Piękne odgłosy. Damage przed patchem był de facto największy, tak? Ze wszystkich broni. Teraz to jest genia. Ale o tym też już wiecie. Dobra, idziemy do zimowej twierdzy, to tamtędy? Cześć, czy to tędy się szło? Tędy się szło. No. Nagram jeden, może dwa takie odcinki, w którym jeszcze będę tamtą próbował zimową twierdzę rozbudować. A później, moi drodzy, nagram parę odcinków z tego tam, wiecie. Jest taki nowy jakiś tam motyw gry. To jest taki ten, co się odblokowuje, wiecie, nie? Nie? Czy nie? No jak wiem, no powiedzcie, jak to się nazywa, no. Ja ukończę na przykład grę i odblokowuję to, i to się nazywa Creation Mode, i... Dzień dobry.
srał was pies. No i to się nazywa Creation Mode i w tym Creation Mode możecie, nie wiem co jeszcze robić, ale sprawdzimy to. No, tak więc napiszcie mi jak to się nazywa, żebym ja mógł wam powiedzieć co i jak. A my... Nie, my idziemy tam. My idziemy tam, bo idziemy do tej zimowej twierdzy, zobaczyć co i jak. Chociaż powiem wam szczerze, tylko przy Deforestie trzyma mnie właśnie ten mod, tak? Creation Mode, czy jak to tam się zwał, tak zwał. Bo taka już mi się znudziła. Taka mi się bez kitu już znudziła i szukam godnej zastępczyni dla niej. Nawet kosztem tego, że nie wiem, będzie unsub i nie wiem, minus 1000 albo minus 3000 albo minus 2000, bo 3000 jeszcze nie mam. Minus 2000 osób w subskrypcjach, nieważne, nie interesuje mnie to naprawdę. Ja chcę się dobrze bawić nagrywając daną rzecz, a biorąc pod uwagę, że The Forest mnie po prostu nudzi, tym bardziej, że po zakończeniu fabuły, no to no co tu pozostało robić? To tylko jest Minecraft mode, czyli właśnie to, co zacznę, co nagram parę odcinków, a później zobaczymy. Wiem, że postaram się gdzieś tą Subnautikę wrzucić w rozkładówkę. Nie będzie to jakoś wielka ilość, tylko aby tylko jeden... Daj, to mam zrobione, to tak, to jeszcze kamieni. Ile mam kamieni? 10. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że to będzie jeden odcinek tam w tygodniu i chyba za Eurotrucka, tak. Pewny nie jestem, jajek sobie nie dam obciąć. Więc zobaczymy. Zobaczymy. Bo narobiliście mi troszkę smaka na to. Może się seria utrzyma, może się nie utrzyma. To wszystko zależy od moich odczuć. 0 na 197. Dobra, jeżeli się okażą takie, wiecie, w miarę dobre, no to może to zagości na dłużej. Drodzy moi, jeszcze jedna sprawa. To już się tyczy odnośnie... Chodź tu, królik! Dobra, to może tak. 8, 9, 10. Chodź tu. Nie, ja tak go nie upoluję. Czekaj, muszę jakoś normalnie zacząć to. Już ty chamie, ty zbolały. No kuźwa, dwoją się i troją. Patrzcie ty, patrzcie ile królików. No! Dobra, padł. No ale to jeden, no to jest dramat. Ile mi to czasu zajęło. Dobra. Co, ja tego nie mogę brać? Wyrzuć to. Jasna dupa. Ty, no nie mogę. Widocznie mam za dużo. Tu mam patyki, tak więc heja, banana. Tam widzę kolejnego. Muszę troszkę... No. O, tak właśnie. Prosto w czerp. No, muszę coś pokombinować, bo to tak nie może być, że ja tutaj gram non-stop ten The Forest i to tak nie, no... no. Niby się nie zmienia tego, co ci wychodzi najlepiej, ale czasem potrzebna jest radykalna zmiana. I tak może będzie i w tym wypadku. Aczkolwiek... Chodź tu. I jeszcze sobie oskalpujemy. Dobra. Ile ja tego mięsa mam? 3 sztuki plus 2 takie, dobrze. Ja bym chciał jeszcze zbudować tutaj stojak na mięso. O, jak ja uwielbiam, jak mi się ostrość nie złapie. Dawaj, odpad. No ty śmieciu jeden. No to jest żałosne. Jak do góry dam? O, no brawo. Widzicie, to jest właśnie, to są właśnie uroki The Foresta. Dobra, rak, coś tam. Hmm.
Gdzieś tam chyba na początku. Drainkrak, proszę cię bardzo. Dawno tego Drainkraka tutaj nie używałem. Ale wiem, że mi się przyda. O, w ten sposób. 18 patyczków, dobra. 18 patyczków, to do tego celu stworzę sobie katanę. Bo ona najlepiej patyczki zbiera. Tak, wiem, miałem kończyć zimową twierdzę, ale... No, no co ja wam będę mówił? No nie chce mi się, no. Zwyczajnie mi się nie chce. Ej, gdzie to są jakieś... Chyba w tamtą stronę. Potrzebuję patyki. I to niekoniecznie tutaj ode mnie z tego. Tylko jakieś normalne, sensowne. Boże, ale mnie katar, powiem wam, męczy. Dobra, to na pewno będzie z tego małe. No na pewno z tego będą małe patyki, no to akurat 4 patyki. Czy może nawet 5 z tego zyskam. Boże, usypiam. Nie, bo to jest po prostu trzeci odcinek, który nagrywam pod rząd. A to oznacza już minimum półtorej godziny zabawy. A ja po pracy akurat tyle. Tyle to chyba tylko na streama mam siłę. Tak jak był ten live tam z okazji 2000. No i kolejna sprawa. Kolejna sprawa. O, tak właśnie. O, tak właśnie. Te patyki mi się podobają. No, a kolejna sprawa. Ja po, no jako, jak jest człowiek chory, tak, to powinien zbierać siły na jakieś tam wyjazdy właśnie, czy cokolwiek innego, a nie cholera siedzieć i grać. To jest niemoralne. To jest naprawdę niemoralne. No tak nie może być. Niunie, moje drogie, to przybywa was coraz więcej. Co ja mogę powiedzieć? No ja przede wszystkim dziękuję, bo skąd się bierzecie? Może, o, te osoby, które oglądają mnie od niedawna, mogą napisać, skąd się wzięły. Znaczy, ja wiem, że w ogóle bocian was przyniósł i tak dalej, ale chciałem na przykład dowiedzieć się, czy to jest kwestia poradników, czy kolega wasz o mnie powiedział, czy ewentualnie gdzieś na jakiejś stronie zauważyliście mój kanał, ewentualnie na jakimś forum wklejony mój filmik, bo to mnie bardzo ciekawi. A ja też później przynajmniej będę miał to do statystyk, żeby wiedzieć, gdzie najwięcej, skąd najwięcej moi widzowie pochodzą, z jakiego miejsca, że tak to ujmę. Jezu, jak mam zapchany kinol. Łykam cirrus, a nic to nie daje. Ile tego mam? 8. No to jeszcze jedno mogę. To podejrzewam, że to będzie ok, nie? Stary, no nie, no nie widać tego. Wiecie, co próbowałem zrobić, nie? Teraz zobaczyć właśnie, czy będzie widać tam ten domek, który jest w wielkim finale pokazany, po którym chodzimy. Ale nie. W ogóle jeden z gryzoni mi napisał też, że ma bardzo wysoką budowlę i z czubka tamtego wieżowca nie widać. To jest kijowe moim zdaniem, bo powinno naprawdę być to zrobione właśnie w ten sposób, że widać. Dlaczego? Dlatego, że byłby to zwyczajnie smaczek. Zaje fajny smaczek tej gry. O właśnie, syk. O i o. O nie. To nie. Tu idę dalej. To dobra. No ja widzę, że to jednak nie jest jakiś ten. Palmy ognisko. Serio. Palmy ognisko, będziemy wiedzieć, co. Co ta ikonka oznacza? No przecież to jest dramatyczne, jak mi się to pojawia. Bones 92.
Po prostu nie wiem, dlaczego tak jest, no ale tak musi być. No i popatrz. I tu mam niby, że to mięso jest zepsute. No i jakie ono jest? No paradoks kłamcy. Jeżeli kłamca kłamie, to mówi prawdę, czy kłamie? No masakra. Jest po prostu masakra. No, tutaj weźmy ten upgraded spear. Niech to się, kurczę, dalej miętoli. Ale chyba jednak sobie poczekam. Chyba jednak poczekam sobie na to. Nie ma sensu. Nie ma sensu jakoś tam nadwyrężać. Ty, czy mi się zdaje, czy mi właśnie monitor, na monitor płatki śniegu siadają? No. Halo. No. No, gdzieś tutaj. Dlaczego? No, chciałbym zjeść to! Ale dramat. Oj, nie przesadzaj. No nie zjem. O, zjem. Dobra, dał mi się. Zatruje się, czy nie? Nie. No dobra, no to weźmy. Ta, chuja weźmy. O, old photo. Old photo, 4 z 8. Nawet nie wiedziałem, że ja to mam. Tu mam rysunki Timiego. No i tu mam ten cave map, ale dobra, olać to. Olać to, chciałbym jeszcze sobie tutaj jakiegoś króliczka upichcić. Tam jak zapierdziela mały kitajec. Ale nie no, aż tak szybki nie jestem, nie dokonię go. Widzicie, do czego mnie doprowadza The Forest? Do takich właśnie zachowań strasznych, niecodziennych. Właśnie zabiłem króliczka, bardzo dobrze. Strasznych, niecodziennych i naprawdę tragicznych, dobra. Mięsko jedno. Tutaj mam 10 sticksów, dobrze. Przejdźmy się na górę, przejdźmy się na górę. Jak będziemy wracać, to powiesimy to mięso. No, jak wiadomo, suszone mięso jest lepsze. Bo przynajmniej możemy je dłużej trzymać, tak mi się wydaje, i tak szybko nie spleśnieje. Bo te takie świeże, to zaraz jest nieświeże. Wiem to chociażby po Mountain Blade Warband. Jeżeli ktoś nie wie, że mam taką serię, no to mam na kanale, więc przypominam, że tam odcinki lądują. No, i jak coś jest nieświeże, to źle wpływa na morale moje i moje chęci znalezienia tutaj syna. Takie, wiecie, takie przyjemne rzeczy. Och, dramat. Dramat, po prostu dramat. Dobra, mam 0 kamyczków, więc możemy sobie pójść zawiesić tutaj to mięsko. Swoją drogą, jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi u was. O właśnie, dobra, niech będzie tyle. Jeszcze jedna mnie rzecz ciekawi u was, bo interesował was ten właśnie Creative Mod. Bo dajmy na to, nie wiem, chcecie zobaczyć ten mod w moim wykonaniu, sami nie wiecie, o co chodzi. Co to, nie ma, kurde, ten, żadnego królika. Wiem, tam po lewej popiek. Tutaj. Dawaj, 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 dawaj. Ty babsztylu, ty jeden. Chodź tu. Go pięknie po prostu. No tak pięknie go upolowałem, że masakra. Dobra. Swoją drogą. Naprawdę, chciałem coś oznajmić. Z racji tego, że ostatnio dowiedziałem się. Znaczy dowiedziałem się, ja o tym wiedziałem. Że nadużywam słowa kochani. Chciałem powiedzieć, iż przestałem używać tak często tego słowa kochani. Później po prostu zbombardowała mnie. Oj, panie, chodź tu. Zbombardowała mnie informacja o tym, że za dużo przeklinam. Zwłaszcza w deraście. Fakt, przejrzałem odcinki podczas renderingu. Jest tragedia. A teraz.
Zapewne powiecie mi za jakiś czas, że nadużywam słowa masakra i dramat. Masakra. Nie, naprawdę. W sumie naprawdę to też w pewnym momencie można by było uznać za zbyt częste słowo. No ale jakoś tak będzie. Dobra, moi drodzy, weźcie, dajcie mi znać, jak tam po Sylwestrze, co robiliście w Sylwestra. Bo no, ja tak gadu-gadu o tutaj jakichś pierdołach, o ankietach, o zakończonych ankietach, o wynikach, o tym, że mi się spać chce, o tym, że wam też pewnie się spać chce z tego powodu. A wy mi w ogóle nie powiedzieliście, jak minął Sylwester. Czy spędziliście go w domu, ewentualnie czy spędziliście go z rodziną, czy spędziliście go gdzieś, nie wiem, daleko poza miejscem zamieszkania, na ostrej bibie, na której tak się urżnęliście, że masakra. Masakra. Dobra. Tu mi się chyba skończy ten... Skończy ten mur budować. 4 kamienie, dobra. Damy radę. Czy nie wiem, czy zakończę budowę, ale... Może damy radę. Dobra, no trochę tu zostało. Ty, ja to nie miałem... No mam łóżko. Dobra, zaraz je ogarnę. Zaraz je ogarnę, ale najpierw 10 kamyczków. Bo mi się skończyły. Tędy, tędy. Dawaj. 8. Dobra, mamy 10 kamieni, możemy wracać. Tylko nie wiem, czy mi się uda, bo tak sapię. Tak sapię, że to jest przesada chyba. Dobra, tędy, tędy, tędy. O szczęście, bździągło, że cię kocham. Przynajmniej mogę ten. Kogo, stary, kochasz? No tą twierdzę. Bo gdybym ją nie kochał, to... O, właśnie. Bym się tak nie męczył. Nie męczyłbym się. Nie ma sensu. Ale ty głupi jesteś. Wiem. No, ale tak bywa, no. O, ja tutaj taki ładny mam kawalątek jeszcze do budowy. Czemu ja tego nie robię? Bo tu mam ładnie już narysowany. Cholera, nie wiem, czy to zakończyć tak ładnie tutaj, czy... Z kamienia, kurde, nie zrobię dachu. W sumie to mógłbym dookoła zrobić taki ten... Taki płot, no ale... To też mimo wszystko kosztuje. Dobra, tu nie ma nic. Idziemy zasejwować. Idziemy zasejwować. I czekamy na wasze informacje, albo w zasadzie, no, takie wiecie, sprawozdania, co tam robiliście na Sylwestra, o ile chcecie powiedzieć oczywiście, bo jak się wstydzicie, to nie musicie mówić. Druga sprawa, dajcie też znać, czy chcecie jeszcze jeden normalny odcinek z The Foresta, jak buduję tą zimową twierdzę, czy chcecie od razu kilka odcinków. Ale nie pod rząd, nie mówię od razu, że pod rząd, ale czy chcecie po prostu od razu kilka odcinków z tego Creative Mode? I czy jeszcze coś chciałem powiedzieć? Nie, no udostępniajcie moje filmy dalej, żeby więcej osób się dowiedziało, a jak już wiecie o moim kanale, to koło napisu subskrybujesz jest taki dzwoneczek, który pozwoli wam na bieżąco być z moimi filmami wrzucanymi na tubę, tak więc... No, to by było na tyle. Pozdro, Szeberal. Hej, hej.